Szczęść Boże, witam Was w kolejnym dniu 365 dniami z Aniołem Stróżem. Zapraszam, posłuchajcie, co dzisiaj chcę powiedzieć do Was Anioł Stróż. Dziś, 17 stycznia. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie, Jezusie. Jakże trzeba Go wielbić za ten wielki dar. O, gdybyś znał moc uwielbienia, ono sprawi cuda. Ofiary Bogu w ciągu dnia krótkie modlitwy uwielbienia. Może to być prosty akt. Dziękuję Ci, Panie, za dar życia. Dziękuję Ci, Panie, za tę chwilę radości. Ale także dziękuję, Panie, za to doświadczenie. Pamiętaj, że w godzinie próby jestem szczególnie blisko przy Tobie. W sumie powiem Wam, że długo się nie zastanawiałem nad tym fragmentem. Dlaczego? Ponieważ po części też mówiłem to wczoraj. Mówiłem właśnie o tym, żeby... no właśnie, to co otrzymaliśmy od Pana Boga też dawać innym, ale też i dziękować za to. I ten fragment dzisiaj mówi, że dzisiaj dziękujmy za to, za tą radość, za to spotkanie, za to doświadczenie, za te próby, które mamy, które nas otaczają, które sprawiają, że nasze życie gdzieś tam faktycznie jest trudne, ale tak jak potem będzie mówiła w sumie Ewangelia, tak, że Pan Bóg przychodzi po to, żeby prostować nam ścieżki, prostować nam drogi ku Niemu. Że właśnie jak się rzucimy pod stopy Jezusa, wszystko wydaje się nam prostsze. I myślę, że to tyle w tym fragmencie, bo też nie ma co jakby też się rozwodzić nad tym fragmentem, no gdyż no, nic innego nie pozostaje nam po prostu jak tylko dziękować, uwielbiać Pana Boga właśnie tą modlitwą. Dziękuję Ci Panie po prostu. I zapraszam do tej jakże wspaniałej modlitwy uwielbienia, dziękowania Panu Bogu za to, co mamy, za to, kim jesteśmy, za to, co doświadczyliśmy. I myślę, że to tyle. A teraz zapraszam Was na Ewangelię. Czwartek, 17 stycznia, Ewangelia według świętego Marka. Trędowaty podszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił: jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd ustąpił, został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż na swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron. Właśnie, jeżeli chcesz. Właśnie to spotkanie, tak, tego Syna Bożego właśnie z tym człowiekiem trędowatym oznacza właśnie taką pełnię ufności wiarę, prośbę, tak? W pełną ufności prośbę chorego, który właśnie mówi: jeżeli chcesz, Panie, uzdrów mnie. A Pan mówi do niego, Syn Boży mówi do niego: tak, chcę, bądź oczyszczony. Jakby też właśnie ten trędowaty chciał powiedzieć,
jakby chciałyby oznajmić to w ten sposób, jeżeli chcesz. Jakby w ten sposób chciał oznajmić Panu Bogu, powiedzieć przez to, wiem, kim jesteś. Jesteś Synem Bożym posłany od Boga. Właśnie, aby dźwigać te nasze wszystkie boleści, brudy, trudy i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie to jest takie, właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, takie kilka minut wcześniej, że to jest takie, właśnie Pan Bóg właśnie przychodzi po to, żeby prostować nasze ścieżki. Żeby to było takie bardziej prostsze, że to, co nam się wydaje skomplikowane, jeżeli upadniemy, pobiegniemy, upadniemy przed ufnością, przed stopami Pana i zaufamy Mu bezgranicznie, nasze drogi staną się prostsze. Już nie będzie dla nas to takie trudne, ponieważ zaufamy Panu. I znam takich kilka właśnie przypadków osób, tak, które faktycznie zaufały, upadły pod stopami Pana Boga, zaufały Mu i dzisiaj ich droga jest o wiele prostsza. Pomimo, że gdzieś tam jeszcze są jakieś, dajmy na to, zamartwienia, tak? Ale one wychodzą, stają się prostsze. Za każdym razem, kiedy oddawają te problemy, te trudności właśnie Synowi Bożemu. Właśnie uzdrawiająca moc Zbawiciela wyraża się w bardzo prostym dotyku. Jezus, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, Jezus właśnie przychodzi po to, żeby wszystko stało się prostsze. Wtedy właśnie, jeżeli wszystko się wydaje takie prostsze, to już nie ma się czemu tak naprawdę dziwić, tak? Ponieważ ta radość, którą otrzymaliśmy właśnie z tego, że właśnie Pan Bóg nas oczyścił, tak? Z tego brudu wziął z nas to wszystko, tak? Na siebie. Jakby właśnie pomaga nam to, że nam to Pan Bóg właśnie jakby zabrał, tak, dźwignął za nas, jest też po to, aby właśnie się tym też i dzielić, tak, dać świadectwo. Byłem w takiej sytuacji, Pan mi pomógł i idę się dzielić świadectwem. I myślę, że to właśnie w sumie na tym to polega, aby właśnie być właśnie jak ten trendowaty i oznajmić Panu Bogu, że wiem, kim jesteś. Właśnie takie, w takiej prośbie, jeżeli chcesz, Panie, możesz mi to ode mnie zabrać, ponieważ ja nie daję sobie z tym rady, nie jestem w stanie, jestem bezsilny. I zachęcam Was właśnie do takiej modlitwy, która wcześniej Was zaprosiłem, tak, do dziękowania, ale też właśnie do oddawania tego Panu Bogu, tak, poprzez to dziękczynienie. I myślę, że to tyle w tym rozważaniu tego Słowa Bożego. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do moich kolejnych odcinków, które się pojawiają na każdym, znaczy od niedawna, na każdym z odcinków, na końcu takie dwa okienka. Jest właśnie jeden z filmików poprzedni, najczęściej wyświetla się ten. Więc klikajcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o moim filmiku z tego rozważania. Dziękuję, z Panem Bogiem. Care anymore about things I used to know. It's much harder now.